Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światnym Miksowym Spranę trzeba będzie kupić nową, bo już ponad dwa lata ma. Słuchajcie, nie, nie o koszulce się film. Dzisiaj mam dla Was trzy bardzo fajne informacje w jednym filmie. Pierwsza jest taka, że ten film dotyczy, pokazuję wam dzisiaj czym jest Zorin Pro, tak? czyli płatna wersja Zorina, co tam się znajduje, o co tam w ogóle chodzi i tak To jest główny temat tego filmu. Zanim do niego przejdę, mam jeszcze dwie informacje. Wiecie czym jest Plug? PLUG Polish, Polish User Linux Group, czyli Polska Grupa Użytkowników Linuxa, to jest organizacja, która istnieje od 2003 roku, pewnie mało kto o tym wie, ale coś takiego jak najbardziej istnieje. I oni od 2003 roku organizują tzw. Linuksową, tak zwaną jesień Linuxową, gdzie z, b, b, ludzie, którzy są ogarnięci powiedzmy w Open Source, w Linuxie itd. Tak opowiadają albo mówią na dany tematach, na który się znają, powiem to w wielkim skrócie. Słuchajcie, pełne info znajdzie się wkrótce na kanale, teraz to jest tylko zapowiedź. 25 do 27 października odbędzie się takie zebranie, można powiedzieć, ta jesień Linuxowa, Słuchajcie, to będzie w hotelu przy Młynie w Rybniku. Hotel przy Młynie w Rybniku. Obowiązują tam bilety, można powiedzieć w ten sposób, względowo wiadomo na koszty zakwaterowanie i tak dalej i tak dalej i tak dalej wszelkie info znajdziecie na stronce internetowej jesień.org, ja też link powinien się teraz pokazać na ekranie ja tam gorąco zapraszam sobie poczytać o tym co to jest a postaram się w tym tygodniu zrobić większy materiał na ten temat o tym wszystkim druga rzecz bardzo dość ważna jak i pierwszy tak i drugi Druga rzecz, o której teraz mówię, są niesponsorowane. Nikt mi za to w żaden sposób nie zapłaci. Helion ma 33. urodziny i mega, mega promocje. Posłuchajcie, mamy 23 wrzesień. Helion ma swoje 33. urodziny. Promocja nazywa się tym razem Level Up. Mamy tutaj zniżki do 98%. Dodatkowo możemy odebrać sobie bezpłatnie jeden z dwóch kursów wideo. Wystarczy być sobie tutaj na stronkę, podać maila. I możecie jedną rzecz sobie tutaj dla siebie wybrać książki linuxowe książki i w PDF-ie i drukowane Mamy tutaj z tego co widziałem rabaty średnio 40-60% nawet więcej więc gdyby ktoś był zainteresowany, chciałby zakupić sobie jakąś książkę tutaj, jak najbardziej zapraszam. Dodatkowo oczywiście książki w Felionie są na różne, różnego rodzaju tematy, nie tylko Linuxowe, ale i programowanie, hardware, jakieś tam o grach itd., dalej. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Ja z tego czasu kupiłem świetną książkę... Pana tutaj youtubera Jaya LaCruz z masteringu Ubuntu Server 2204 polecam naprawdę. W tej chwili 77 zł można sobie to tutaj zakupić. Cała promocja Level Up obowiązuje od dzisiaj, od 23 września do 25 plus wysyłka gratis tutaj jest bodajże. Bodajże do paczkomatu, ale to proponuję się jeszcze upewnić, że to tak powiem. W każdym razie gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że taka chwilka dla do, dla wspomagania innych dużych projektów, tudzież y, rzeczy, które ogarniają nam książkowo Linuxa. Podziękował Heliom przy okazji za tą informację o urodzinkach. Y, to ten. To zapraszam teraz po prostu do Zerina, bowiem wam o co tutaj mniej więcej chodzi. No i zobaczycie sobie na, naprawdę, myślę, bardzo szybko i skrótowo y, co tam się w Zerinie Pro dzieje. Natomiast to nie będzie pełny test, bo pełny test, test był dwa dni temu na kanale. Wersja chord wam pokazywałem. A jeżeli chodzi o odczuwalność używania, to jest prawie dokładnie to samo. Gorąco zapraszam. Jak zachowuje się Zorin, czym w ogóle to jest dokładnie, to mogliście zobaczyć sobie w filmie, znaczy wersja Core, tak? Mogliście zobaczyć dwa dni temu na kanale, gdzie to wam pokazywałem. Dzisiaj jest kwestia tak zwanego Zorin Pro. No, ogólnie Zorin. Zorin do, składa się powiedzmy z trzech, z trzech czy czterech dystrybucji mamy Zorin Core, czyli tą wersję podstawową bezpłatną. Mamy Zorin Pro, czyli wersję płatną, mamy Zorin Educational, e, który jest wersją przeznaczoną dla szkół, edukacji i tego rodzaju można powiedzieć rzeczy, tak? Dodatkowo mamy tak zwaną wersję Zorin OS Lite, jest to oparte na pulpicie XFC. Wersja Zorin OS Lite jest powolutku wygaszana, ona będzie trwała tylko do wersji 19. Znaczy tylko, no to jeszcze kupę lat jest, tak? Ale mimo wszystko nie jest ona już tak eksponowana jak było to kiedyś. Jest. Mamy 17.2, wersja Lite będzie 18.2 i 19.2. I koniec, tak? Więc chyba jeszcze jest 4 albo 6 lat jak nic przynajmniej, więc, więc Zorin Pro to jest wersja płatna. To jest wersja płatna, która dodatkowo zawiera tak zwane układy pulpitów. Jest tego 6 sztuk więcej. Tego nie ma w wersji normalnej, tak? W tej wersji Core. Standardowo są takie, widać tutaj te dostępne, tak? Dodatkowo w wersji Pro mamy tutaj zestaw aplikacji. Teoretycznie deweloperzy nam tutaj piszą, że one są warte 5000 dolarów dla profesjonalistów, i tak dalej, i tak dalej. To oprogramowanie, które znajduje się w wersji Pro, można doinstalować samemu w wersji Core i Lite, nie ma problemu, tylko musicie zrobić sobie to dodatkowo po prostu sami, tak? natomiast Przede wszystkim, to że płacicie za Wersję Pro, tam bodajże chyba 50 dolarów, coś takiego. 47 dolarów, przepraszam. To tutaj nie chodzi o to, że kupujecie system i, i programy i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że wspieracie ten ogromny projekt finansowo, po prostu, bo utrzymanie czegoś takiego tworzenie czegoś takiego to nie, są, to nie są grosze, tak? To jest naprawdę dużo, dużo pieniędzy. Oni się starają, żeby to miało ręce i nogi. To wszystko jest oparte na Ubuntu, ale bardzo mocno przerobionym ubuntu. Zresztą widzieliście to ostatnio i zobaczycie to sobie dzisiaj zresztą, tak. Dlatego tutaj naprawdę to, to nie, nie powinniście tak dokładnie, ja wam coś nakazuję, albo proszę, nie myślcie w ten sposób, że wykupujecie za 50 dolarów system. Dostajecie parę skóreczek i, i jakieś tam programiki, które możecie sobie sami postawić, tylko Wy wspomagacie projekt Zorin, żeby on w ogóle istniał nadal i mógł cieszyć innych ludzi, i na przykład pomógł im przejść czy z Windowsa, czy z MacOSa na Linuxa. Bo o to tutaj głównie chodzi. Również w wersji tutaj Płatnej, mamy tak zwane wsparcie instalacyjne. Gdyby coś się działo, gdyby nam instalacja nie chciała pójść, albo nie wiem, problemy ze sprzętem się zaczęły pojawiać, to dzięki wersji Pro możecie napisać do deweloperów, oni Wam odpowiedzą w ciągu tam chyba nie wiem paru godzin czy czegoś. W związku z tą instalacją Wam po prostu pomogą osobiście, tak. Jeżeli chodzi o różnicę między Pro a Core, to macie informacje m.in. tutaj, tak jak mówiłem, 6 dodatkowych układów pulpitu. Teoretycznie te programy, profesjonalne programy, tak, do kreowania. No oczywiście tutaj mamy jeszcze jakieś artworki dodatkowo, no i wsparcie, przede wszystkim wsparcie ekipy, która to tworzy. To jest moim zdaniem najważniejsze i na tym się należy skupiać. Nie wyśmiewać tego, że o 5 tysięcy darmowego softu, bo to jest cholernie nie w porządku. Jak będziecie do pracy, to oczekujecie zapłaty za tą pracę. Jak deweloperzy załóżmy Pingwina albo ogólnie Pingwina robią cokolwiek, to przeważnie nikt im za to nie płaci i tylko dodatkowa kasa od was że wy dacie nie wiem 50 zł, nie wiem 10 dolarów, 5 dolarów komukolwiek na wsparcie danego projektu, to wy powodujecie, że ten projekt będzie istniał i mógł się rozwijać. Wy nie kupujecie tego, tylko wspomagacie projekt, tak to powinno być przedstawiane. Dodatkowo, jeszcze jedna informacja. Wspomagając projekt, powiedzmy, kupujecie sobie dobra ZORINA 17 Pro, to jak wyjdzie 18, to znowu będzie potrzeba wspomóc deweloperów kasą, po prostu, chyba taką samą prawdopodobnie wpłatą na system, więc to nie jest dożywotnio całkowicie, ale weźcie pod uwagę, że ten Zorin będzie wspierany przez 4 albo 5 lat, macie pełne aktualizacje aplikacji, jądra, programu, wszystkiego, po prostu wszystkiego, więc to, to nie, ja wiem, że niektórzy powiedzą ej, kurde, jak minusa za 600 kupię już mam na stałe, no ale moment, ja cały czas mówię i proszę jedną rzecz. Kurde, wspomagajcie, czy wspomożenie projektu tymi 50 dolarami, czy tam nie wiem, 150 zł, raz na 3 lata, to jest ogromna kwota? No, chyba Netflix kosztuje więcej, kurde, naprawdę. A tutaj pomagacie innym, żeby utrzymać ten projekt. Tak jak mówię, pobrać sobie można bezpłatnie Orenzo Light, o nie, znaczy Zorino S'a co ja mówię kurde, wersję Core na no, wersję Pro to wiadomo jak wygląda. Ja Was zapraszam do szybkiego, mam nadzieję przeglądu Pro co tam się pozmieniało i tak dalej, i tak dalej, co jest nowego. No i co? Na no, reszta należy do Was. Po prostu reszta należy do Was. Zapraszam na film. Jesteśmy na pubicie o, Zorin OS wersja Pro 17.2. Pro Od razu mówię: Nie będzie tutaj testów gier, nie będzie jakiegoś mega obgadywania gnoma, To wszystko było w kor. Przede wszystkim to, co chciałem Wam tutaj przedstawić, to to, co tutaj dostajecie powiedzmy w wersji professional, tak? Czyli wyglądy Zorina, które w tej chwili są dostępne tutaj, wszystkie. Przełączajmy sobie powolutku. Czyli tak, to jest wersja druga, ona wygląda sobie w ten sposobik. Tutaj to są inaczej ikonki rozmieszczone, teraz wersja Ala Ubuntu albo Mac OS chyba, tak mi się to albo Windows 11, no nie, to, to wygląda w ten sposób, nie? To jest zrobione w ten sposób, kolejna wersja wygląda, prezentuje nam się w ten sposób, czyli coś, Ala normalna Fedora, znaczy nie Fedora, tylko normalny GNOME, tak? Coś Ala normalny GNOME Teraz mamy tutaj coś takiego, czyli prawdopodobnie Ala MacOS bym powiedział przynajmniej. Tak mi się wydaje, to jest Ala chyba Windows 11, trochę to lepiej wygląda przynajmniej menu, ale to szczegół. Ubuntu wygląd Ubuntu jest wygląda w ten sposób. Tu jest kolejne, prezentuje się tak, z takim ograniczonym menu. Co tutaj mamy jeszcze? Tu jest jeszcze wersja taka, zrobiona w ten sposób. I tutaj mamy to z ludzkim chyba menu. Tu, nie, tu nawet jest menu jest gdzie indziej. Teraz menu mamy tutaj. To jest zrobione w ten sposób, jeżeli chodzi o wyglądy. Całkiem sympatycznie, fajnie się to przełącza. Szybko się to przyłącza i to jest wszystko de facto. To są chyba wszystkie ustawienia, tutaj. Wszystkie wyglądy, że to przyleciliśmy. Jak widać, przełączanie tego działa nam normalnie. Teraz motywy oczywiście wiadomo, tak? że mamy tutaj zmianę praktycznie wszystkiego. Mi się tu klawisz wcisnął, żeby nie było. Dostęp oczywiście do NASA mojego po Sambie jest jak najbardziej działający. Reszta efektów, wszystko jest dokładnie to samo, dlatego już tego, tak mówię, nie omawiam, bo nie, ma, nie chcę się powtarzać. Nie ma to najmniejszego, moim zdaniem, sensu. Dobra, oryginalny wygląd, bym powiedział, wygląda w ten sposób. Wygląda, wygląd, no dobra. Mamy tutaj dodatkowo bodajże fragment z jakiś program, Logset, set, privacy, first platform, knowledge manager, czyli coś do rozmów grupowych albo zdalnych razem, i tak dalej, tak dalej. Planifi, czyli coś do planowania tutaj, tak? Pomodoro to jest zarządzanie czasem, chyba. Tak jak mówię, te programy, które tutaj są, one można sobie, każdy może sobie w core zainstalować dodatkowo samemu. Cały czas powtarzam. Tu chodzi o wspomaganie projektu, a nie to, że płacicie za programy, których nie ma gdzie indziej. Te programy można bezpłatnie sobie doinstalować samemu w innych dystrybucjach. Czy to w Zorinie, czy na przykład w każdym Pingwinie, Nie ma najmniejszego tutaj problemu, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Tutaj mamy rzeczy do dźwięku, czyli Ardor do tworzenia muzyki, Audacity do, oczywiście, edycji, tak? Prasero do nagrywania, jakieś ekranie sieciowe, Handbrake, Charden Live Mix. Fajny program dla DJ-ów, to wam akurat pokażę, bo, bo stare czasy grania po knajpach, ale to było kiedyś, kiedyś. I tak wygląda na mix, może kiedyś go ogarnę na kanale, chociaż zainteresowanie pewnie będzie żadne. Fajny program do miksowania utworów, tak, a potem ma dwie albo więcej kart muzycznych, to można zrobić naprawdę fajne rzeczy tutaj dobra lećmy sobie dalej co tu mamy Darktable table do RAWów do wywoływania RAWów czyli coś ale Adobe Lightroom w wersji bezpłatnej na Pingwina. Gimp czyli zamiennik Photoshopa jak najbardziej tak, ekrany sieciowe, cała reszta no widzicie co to jest, to jest to samo, znaczy to samo oprogramowanie znowu się powtórzę, które możecie sami doinstalować sobie, natomiast tutaj macie to już dużo ułatwione wgrane, jest jakiś OBS i tak dalej, i tak dalej, nie? Do tego po prostu wszystkiego. VLC, są Redbox, OBS Studio są tutaj nam dograne. Funkcjonalność systemu jest dokładnie taka sama, więc nie ma tutaj, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Lepszy pod względem takim, że wspomagasz deweloperów po prostu finansowo, bo cię, nałóżmy, na to stać i chcesz to zrobić. O to tutaj głównie po prostu chodzi. Reszta Dokładnie to samo. Instalując system, odpalając pierwszy raz, wybieramy sobie Nvidia Never Hardware i on nam automatycznie instaluje tutaj sterowniki. Sterobniki 550, minimalna karta, jaka jest wymagana, to jest Maxwell, Maxwell, czyli 2013-2014 rok. I jak najbardziej na to na przykład 750Ti też będzie na tym chodzić. Stery się instalują automatycznie, nic nie trzeba robić, chodzi to naprawdę bardzo fajnie. Zresztą pokazywałem to, znowu powiem w wersji Core. I tam to się spowodowało. Dobrze, i tak samo będzie się to sprawować tutaj, bo tutaj się naprawdę nam niczym nie różni. Zobaczmy sobie na tła, nie wiem, czy są dodane tła. No, więcej teł chyba jest troszeczkę, ale wiadomo, że tła, no to każdy sobie może sam dograć, ustawić tak, jak mu żywcem się będzie na przykład chciało, podobało i tak dalej, tak dalej. Panie, to wygląda coś jak wulkan, nie? Znaczy, wulkan ze Star Trek'a. Dobra, koniec tematyki, że tak powiem. Słuchajcie, tyle, no. Mówiłem krótko i w miarę zwięźle: 17.2. Pro X11. Jak najbardziej. Pomagajcie i wspomagajcie tego typu projekty open source. że używacie Zaryna, kupcie tą wersję Pro naprawdę to tam 50 na całe dolarów, to to nie są duże pieniądze, a pomożecie im po prostu przetrwać, żyć, rozwijać ten system dosłownie. Bo to nie jest, to nie jest Ubuntu, które ma wsparcie Canonicala. To nie jest Fedora, która dostaje kasę z Rela. Re tylko to jest projekt po prostu grupy ludzi z Irlandii, którzy sami za poproszeniem zapieprzają, żebyście mogli tego systemu używać dobrze i wygodnie. Po prostu powiem to ten sposób. Dobra. Kończymy. Tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie się tego filmu. Jeszcze raz zapraszam na stronę plug Polish, Polish Linux User Group, czyli na polską grupę użytkowników Linuxa. Będzie w tym tygodniu postaram się więcej info na temat tej jesieni Linuxowej 2024 Wam dać. Zrobić jakąś relację z tego co było, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to się prezentuje. Po drugie zapraszam na stronę na urodziny Heliona Świetna, naprawdę chyba jedyna, ogromna, tak duża, można powiedzieć, księgarnia internetowa. Dużo książek o Linuxie. Olbrzymie zniżki są na te książki Linuxowe, więc myślę, że naprawdę warto sobie tam zobaczyć, kupić. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, możecie wybrać jeden z dwóch kursów całkiem za darmo, tylko maila podajecie i to de facto wszystko, tak? Więc bardzo gorąco zapraszam tam na tę urodzinę Heliona. Macie czas od dzisiaj, od 23 września do 25 września. No, i chyba tam jest wysyłka bezpłatna, żeby było śmiesznie do kompletu, więc zawsze te parę dyszek można sobie oszczędzić. A ja zapraszam na kolejny film na świecie Linuxa tutaj na kanale już niedługo. Tak muszę zmienić tą koszulkę. Spoko ogarniemy. Ogarniemy. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam Bartek. Cześć.